15 lipca 2021 rok, hala ośrodka sportu rekreacji w Skierniewicach. Do Skierniewic przyjechała kopia obrazu Jana Matejki. Myślę, że doskonale wszystkim Polakom powinna być znana bitwa pod Grunwaldem. Popatrzcie. Postać historyczna. Oczywiście autorem. Przez wiele lat malował, jak nam tutaj opowiadał, 620 dni roboczych. Autorem jest Ireneusz Rolewski. Brawo. Coś pięknego. Gratulacje. Z pewnością obraz, który dzisiaj jest w Skierniewicach, będzie wędrował teraz po całym świecie. No, w przeciwieństwie do oryginału, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, którego nie wolno ruszać, jest na miejscu, a kopia będzie wędrowała z pewnością i będzie cieszyła oczy wielu widzów. Popatrzcie, coś wspaniałego. Mamy drugą bitwę pod Grunwaldem w Polsce. Przez cały dzisiejszy dzień, 15 lipca, bardzo duże zainteresowanie obrazem. Jest wielu widzów, którzy dzisiaj przyjechali tutaj, żeby kopię bitwy pod Grunwaldem. Wspaniały obraz namalowany przez Ireneusza Rolewskiego podziwiać. 5 metrów wysokości prawie i prawie 10 metrów długości. Popatrzcie, jaki wspaniały obraz. I to nie jest muzeum, moi drodzy. To jest ośrodek sportu i rekreacji w Skierniewicach. Coś wspaniałego.